Hej, z tej strony Justyna z kanału kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać rewelacyjną, przenośną klasę Zosi. Jest to oczywiście zestaw związany z serialem Jej Wysokość Zosia. Zestaw jest od firmy Mattel, przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy walizeczkę, księżniczkę Zosię, zawieszkę o numerze 40, mebelki oraz dodatkowe akcesoria. Jeśli chodzi o samą walizeczkę, to jest ona fioletowa i wyglądem przypomina plecak należący do Zosi. U góry mamy piękne elementy z perłowym połyskiem. Tutaj też znajduje się herb z 3 wróżkami. Cała walizeczka jest pięknie ozdobiona. Mamy też specjalny uchwyt, który jest ruchomy i dzięki któremu przenoszenie całej walizki będzie naprawdę łatwe. Zosia wygląda jak zwykle, jak wyjęta prosto z bajki. Ma ona niezbyt długie brązowe włosy. Na samym czubku głowy jest oczywiście biała korona czy też tiara. Oczy i usta prezentują się bardzo sympatycznie. Natomiast Zosia ubrana jest jak zwykle w swoją ulubioną fioletową sukienkę, na której mamy gumową falbankę, która umożliwia dziewczynce siadanie. Jak widzicie, pod spodem znajduje się specjalna nakładka, dzięki czemu figurka kompatybilna jest z mówiącym zamkiem Zosi. Zosia ma na sobie również swój ulubiony, magiczny naszyjnik. Tym razem malutkiej laleczce możecie założyć także malutki plecaczek. Jest on zrobiony z gumy i myślę, że bez problemu uda Wam się go założyć na ramiona Zosi. Zosia wędruje właśnie do szkoły, a my w tym czasie otworzymy jej magiczną salę lekcyjną. Już teraz sporo się tutaj dzieje. Mamy tutaj m.in. zieloną szafkę szkolną, do której schować możemy kilka drobiazgów. Tutaj również powtarza się herb z wróżkami. No a same wróżki znajdziemy w sali lekcyjnej. Na środku znajduje się tablica, a powyżej latają wróżki, mamy obrazki i inne ciekawe elementy. Sala lekcyjna już teraz prezentuje się dosyć ciekawie, ale oczywiście możemy ją urozmaicić o mebelki. Mamy tutaj do dyspozycji komodę, taką biblioteczkę z książkami. Jedna z książek jest ruchoma, możemy ją wyjąć, a nawet otworzyć. Oczywiście przyda nam się także biurko. Jest ono w pięknym, złotym kolorze. Również jest ładnie ozdobione, podobnie jak krzesło, na którym Zosia może siedzieć. Jest to krzesło pikowane, idealnie dobrane do stolika. Na stoliku znajduje się kałamarz z piórem, dzięki czemu Zosia będzie mogła zapisywać wszystkie najważniejsze rzeczy. Nasza bohaterka siedzi już przy stoliku, a my pokażemy jej piękny, duży globus, dzięki któremu nauczy się, jak wygląda otaczający ją świat. Po geografii przyszedł czas na lekcję eliksirów. Wystarczy odwrócić biblioteczkę i już odkrywa się przed nami stanowisko do ćwiczenia magicznych umiejętności i ważenia różnego rodzaju substancji. W sali znajdują się również specjalne wieszaczki, na których zawiesić możecie należące do Was zawieszki. W szkole jest naprawdę fajnie i Zosia świetnie sobie tutaj radzi, ale lekcje powoli się kończą. Wszystkie mebelki możemy schować do sali, gdzie jest ich miejsce. Natomiast Zosia spędzi kilka przyjemnych chwil przed szkołą na trawiastym terenie, który dodatkowo ozdobić możemy piękną fontanną. Po skończonej zabawie wszystkie elementy możemy schować do środka i po prostu zamknąć walizeczkę, dzięki czemu nic Wam się nie pogubi i wszystkie elementy będziecie mogli bez problemu przechowywać. Myślę, że walizeczka z przenośną salą lekcyjną, którą zobaczyliście w dzisiejszym odcinku, to zestaw, który spodoba się zarówno fanom serialu Jej Wysokość Zosia, jak i pozostałym widzom.
Oprócz bardzo ładnej walizeczki mamy tutaj całą masę akcesoriów, czyli laleczkę, mebelki, a także inne drobiazgi, dzięki czemu zabawa będzie naprawdę fajna. Całość jest bardzo przemyślana, dobrze zaprojektowana. Wszystkie gadżety możemy przechowywać w wygodnej walizeczce, którą możecie ze sobą zabrać praktycznie wszędzie. Zestaw jest lekki, wygodny, dlatego ja oceniam go na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat produktu oraz bajki, a także do oglądania moich pozostałych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!